Wszystko zaczęło się od niejakiego Johna Snowa. Ale nie tego. Tego drugiego. Tak, tego. Tego dżentelmena, który uważany jest za prekursora walki z epidemią za pomocą map. Pewnie wszyscy już widzieliśmy tę mapę. Czy tę mapę tutaj. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, co one tak naprawdę nam dają? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć w czasie do roku 1854, do Anglii, gdzie panowała epidemia cholery. Ludzie wtedy, w tamtych czasach, wierzyli, że takie choroby przenoszone są przez tak zwane miazmaty, a więc przez brud obcych przybyszy, bądź też po prostu przez brzydkie zapachy, które wnikają przez skórę do naszego organizmu. I przez swoją kichawę ohydną pałeczki wypuszcza i ludność infakuje. Jednak to między innymi właśnie Jon Snow przyczynił się do obalenia tej mistycznej teorii, a użył do tego właśnie mapy, a konkretnie tej. Jon podejrzewał, że wzrost zakażeń może wynikać z używania jednego źródła wody. A więc naniósł na mapę wszystkie przypadki choroby w okolicy i sprawdził, czy w jakiś sposób nie korelują one ze sobą. Okazało się, że to mieszkańcy używający pompy wodnej przy Broad Street chorowali częściej niż inni. W tej historii oczywiście nie obyłoby się bez akcentu polskiego. Jedyną ulicą, która nie została dotknięta pandemią, była Poland Street. No drink, I'm stawiam. Geographic Information Systems. Jest to dziedzina, która właśnie zajmuje się badaniem przeróżnych zjawisk przestrzennych, takich jak właśnie pandemia. No dobra, dobra. Teraz możecie się zapytać, po co te stare mapy i w ogóle jak one się mają do obecnej sytuacji z koroną? No więc właśnie. No więc po pierwsze, odrobiliśmy lekcję historii i uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest naniesienie takich przypadków na mapę. Oczywiście od tych 200 ponad lat zmieniło się wiele, tak? Teraz nikt nie nanosiłby ręcznie na mapę tych wszystkich przypadków z całego świata. No bo zastanówmy się szybko, jakie dane mogą być potrzebne przy mapowaniu takiej właśnie pandemii. Więc lokalizacja szpitali, liczba ludności w danym regionie, liczba przypadków w danym regionie. Wszystkie te dane odpowiadają na pytanie, gdzie? Gdzie jest zjawa? Obecnie, dzięki cyfrowym bazom danych, możliwe jest zebranie informacji przestrzennej z całego świata w czasie rzeczywistym, bądź niemal rzeczywistym. I żeby nie być gołosłownym, to podam tutaj przykład mapy Uniwersytetu Hopkinsa, gdzie właśnie dane zbierane są z całego świata i prezentowane nam niemal w czasie rzeczywistym, aktualizowane co godzinę. Pomyślcie, jak wiele czasu musiał na to poświęcić pan Snow niemal 200 lat temu, a jak teraz naukowcy mają wszystkie możliwe dane na wyciągnięcie ręki właśnie dzięki internetowi. No dobra, ale czy wszystkie te dane automatycznie rozwiązują problem? No nie do końca. No bo to właśnie mapy są idealną prezentacją danych przestrzennych i dzięki tej prezentacji graficznej właśnie możemy bardzo szybko wyciągnąć odpowiednie wnioski, my jako mieszkańcy, ale tak samo rządzący naszym krajem, czy też innymi krajami. Opowiedzcie sami, ile razy już sprawdzaliście mapę Polski bądź mapę waszej okolicy, ile jest już przypadków, czy już powinienem się martwić, jaka jest sytuacja na świecie? I tutaj idealnym przykładem są Niemcy, które wprowadzały swoje obostrzenia zależnie od landów i przypadków, które znajdują się w danym landzie, możliwości tych landów i radzenia sobie z właśnie epidemią. GIS to ta sama nazwa, co mówiłem wcześniej. Pomaga również przewidywać zdarzenia, nie tylko analizować je wstecz. A więc tak na przykład w Stanach Zjednoczonych powstała mapa,
która przewiduje, jak wiele przypadków będzie w danym regionie i co więcej, jak wiele przypadków znajdzie się w szpitalu i w jakim stanie. A więc dzięki temu na przykład szpitale mogą dostosować ilość respiratorów, która będzie wymagana właśnie w danym regionie. Już na pewno wiecie, że trzeba zachować 1,5 metra odstępu, założyć maskę i generalnie najlepiej zostać w domu. Nie, umyjmy rączki. Ale czasami niestety musimy iść do tego sklepu, do parku, przewietrzyć się i nawet chcemy unikać ludzi, ale czasami nie jest to możliwe. Nie tylko my wpadamy na pomysł, aby iść o 14 do naszego ulubionego sklepu. No więc co możemy zrobić, aby uniknąć jednych tych ludzi? W Singapurze na przykład powstała mapa, która na bieżąco monitoruje sytuację w parkach i dzięki temu każdy mieszkaniec może wejść, sprawdzić, jak wiele osób obecnie przebywa właśnie na tym terenie zielonym. No dobra, powiecie, Singapur, gdzieś daleko, w Polsce, ja nawet boję się teraz wyjść na swoją ławkę przed blokiem. Ale też jest tutaj na to rada. Możecie wejść na Google Maps, wybrać lokalizację na przykład supermarketu na B i sprawdzić obecne natężenie ruchu i czy jest większe niż zazwyczaj. Żeby jeszcze bardziej podkreślić rolę map w walce z pandemiami, przedstawię Wam teraz przykład pandemii Zika. Naukowcy właśnie dzięki mapom potrafili tutaj wskazać miejsce najbardziej narażone na zarażenia tą właśnie chorobą, która była roznoszona przez komara typu Aedes. Okazało się, że właśnie ten komar lubi specyficzne miejsca, w których może się rozmnażać, na przykład zależne od temperatury, ukształtowania terenu, czy też opadów w danym miejscu. To wszystko właśnie udało się nałożyć na siebie i dzięki temu uzyskaliśmy pełen obraz, co wpływa na zwiększoną ilość występowania tego komara i też dzięki temu oszacować, jak bardzo ludność mieszkająca na danym terenie będzie narażona na ukąszenie takiego komara i przez to też zarażenie chorobą właśnie Zika. Co więcej, dalej znajdujemy się jednak w dość wczesnej fazie pandemii. I wiele pytań dalej zostaje bez odpowiedzi. Jak na przykład, dlaczego Niemcy mają tak niewiele przypadków śmiertelnych? Czy zawdzięczają to raczej silnej służbie zdrowia? Czy może lepszej jakości powietrza? A może mają po prostu mniejszy odsetek palaczy niż na przykład Włosi? Te wszystkie pytania znajdą swoją odpowiedź i na pewno będzie to przy pomocy map. Jeśli spodobał Ci się świat map, zostań na tym kanale, subskrybuj go i czekaj na więcej.